Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1 oczywiście, czyli na PSX. Ostatnio udało nam się rozwiązać sprawę klątwy założonej na jedne z drzwi w lochach, a teraz idziemy na kolejne lekcje, wydaje mi się. Coś Hermiona nam mówiła, żebyśmy poszli na piętro w wieży Gryffindoru, więc tak naprawdę przed siebie i w lewo, jeśli dobrze pamiętam. No i też przy okazji trzeba byłoby kiedyś odwiedzić wreszcie... A tutaj co mamy? Great Hall. Ty, a może byśmy do Great Hall poszli, bo jest otwarte. A do tej pory jeszcze nie mieliśmy okazji tam wchodzić. Bardzo możliwe, że tam też są jakieś fasolki, więc być może też jakieś... będziemy mogli uzyskać hasła do... obrazów, prawda? Jezus Maria, ale jesteśmy trochę takim rebelem, nie? Łazimy po stołach, nie powinno tak być. Dobra, tu. Tu, kolejne cztery. No tutaj mówię, te fasolki trochę takie, można powiedzieć, lekko na wagę złota, nie? W sensie nie ma ich tak dużo, jak w wersji pecetowej na przykład, nie? Tutaj tak naprawdę trzeba trochę liczyć je na palcach. Dobra, czyli tu mamy, tutaj mamy jeszcze jedne drzwi zamknięte, w prawo są drzwi zamknięte. Ej, nie, w prawo nie są drzwi zamknięte. Great Foyer. Foyer? Foyer? Froyer? W każdym razie w prawo też moglibyśmy, kurczę, pójść. No ale dobra, idźmy za ciosem. Ona poszła chyba tutaj do wieży Gryffindoru, więc idźmy za nią. I teraz tak. Którędy tyras? Jest tutaj gdzieś, stoi? Nie. Tutaj co mamy? Upper Castle. A tutaj mamy Great Foyer. Okej. Okay. Czyli podejrzewam... Czy to nie będą schody? Te ruchome? Jest taka możliwość, nie? Ej! Tu jest coś do odpalenia. Wingardium Leviosa. O! Okej. Okay. O, super, naprawiam zamek. Git. Zawsze to 5 punktów dla Gryffindoru, nie? Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Common Room. I zobaczmy, czy gdzieś tutaj są ci bliźniacy, bo kurczę, u nich można kupić chyba te hasła do portretów. A już parę wydaje mi się, że moglibyśmy kupić. A jak spotykamy ich w... tam gdzieś w świecie gry... Hello, Harry. O. Still haven't managed to collect the yellow earwax every flavor beans. Give us the beans, and we'll tell you the password to the portrait of the old posh baron. George and I have left something behind the portrait that you might find very handy. No dobra, a jakby inne fasolki bym chciał wam sprzedać w zamian za hasła. Have you got those Bertie Bott's every flavor beans? The earwax flavor, yellow in color. Aha, czyli... Tylko, że oni nie mówią, ile ja tak naprawdę tych fasolek potrzebuję. W sensie, nie mówią ilości. Okej, okay, czyli tutaj w tym zamku tylko i wyłącznie chodzi im o żółte. Earwax, czyli o smaku woskowiny z uszu chyba, tak? Jeśli dobrze się orientuję. A to ciekawe, bo zebrałem całkiem dużo ostatnio tych zielonych i próbowałem do nich zagadać i nic nie mówili w sprawie sprzedaży mi hasła do portretu. A wydaje mi się, że zebraliśmy ich naprawdę sporo. Ja nie mam zielonego pojęcia, jakie to są kwoty, nie? Ile to tych fasolek musimy mieć, żeby oni nam coś sprzedali, więc za każdym razem, jak zbierzemy kolejne, będę musiał pewnie do nich podejść, zobaczyć. Ej, to już? Git? Git? Nie, jeszcze nie. No dobra. To szukamy więcej tych fasolek. Okej, tu nas jeszcze nie było, to na pewno. I znowu Fred i George. I niech zgadnę, tu będą inne kolory. Tu będą inne kolory tych fasolek, prawda? Transfiguration Class. O, właśnie. To tam musimy dotrzeć, czyli na zajęcia z transfiguracji. Okej. Okay. Come to sample the rare delights of the upper castle, eh? Just watch out for Filch and his cat, Mrs. Norris. Anyway, we'll trade the portrait password for, I'll say, red every flavor beans? Chili powder flavor. Hot as blazes. No dobra.
Czyli tutaj zbieramy czerwone. Okej, jesteśmy w innej lokalizacji, więc inny kolor fasolek. No tego jeszcze chyba nie grali, nie? Że kolory fasolek mają znaczenie i są jakby osobną walutą, tak? Dla konkretnych obszarów zamku. O kurde. No dobra. No dobra. Let's go. No, my chyba... No! Nie, no chyba sobie raczycie żartować. To jest za wo... What? Za szybko to się rozwala. No, no bez jaj. Dobra, mamy przynajmniej 5 fasolek. Niech zgadnę, tutaj będzie coś podobnego, prawda? Świetnie. Dobra, walić tą jedną fasolkę. 5 punktów ważniejsze. Join us, Harry. We're about to start the transfiguration lesson. Okej. Ciekawy jestem, czy będziemy mogli wrócić na przykład tą ścieżką i zebrać sobie na spokojnie te fasolki. Transfiguration is the most complex and dangerous magic you'll learn at Hogwarts. Jakiego spiczasta zrobili. Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. Watch my wand move around the screen and press the symbol button it points to. Complete each sequence three times to learn the transfiguration spell, Avifors. Get ready. Keep trying. Oh dear. Oh dear. Keep trying. Kurde. Not good. Keep trying. That was good. Ah! Not good. That was good. Excellent. Perfect. Nawet nie wiecie, co się dzieje w mojej głowie, nie? Jak ja próbuję to ogarnąć. Keep trying. That was good. Excellent. Perfect. Już? Proszę. Very well, let's keep going. Oh. Not good. Keep trying. Not good. Keep trying. Oh dear. That was good. Keep trying. Yeah. Not good. That was good. Keep trying. That was good. Excellent.
Perfect. Boże, ja się zmęczyłem tym. Rady boskie. Now let's put the spell into practice. Harry Potter, follow me, please. Welcome, Harry. First, use your wand to cast a transfiguration spell on the statue. Now, hit your symbol button at the right time in order to transfigure the statue into its new shape. Let's see if you can transform this statue, and perhaps you'll find a way to reach the doorway at the top of the room. Takie coś było chyba przed wejściem do klasy. A to jest ciekawe, nie? Jak człowiek może sam siebie zaprogramować i swoje paluchy pod to, żeby przypisać konkretne... konkretny przycisk pod konkretnego palucha. O, świetnie! Dobra, przynajmniej dobrze, że tylko i wyłącznie jeden przycisk naciskamy. Well done, Mr. Potter. 5 points to Gryffindor. Now use the floating table to leave the class. Okej, czyli nas wy... Okej, mamy sobie spierdzielać. Dobrze. No, to szybka lekcja. I git good. Meanwhile, the house point hourglasses are slowly filling up. Ravenclaw. 60, dobra. Hufflepuff. 34. Kurde, skąd mieli 60 Ravenclaw? Slytherin. 99! Gryffindor. O kurde, ale jesteśmy, zostajemy pod kreską. Slytherin are in the lead on house points. O. The race for the house cup is heating up. Niedobrze. Jak oni nafarmili 99 punktów? Porąbało ich? Trzeba im podłożyć jakąś świnię. Ewidentnie, nie? Avifors! Cyk. Cyk. Myk. Łatwo. Dobra, udostępnij mi stolik, proszę. Zobaczymy, co jest na górze. Będę żygł. Dobra, tu jest... Ej, zaraz. Nie odpuszczaj mnie. Czy ja mogę tu wskoczyć? Nie mogę tu wskoczyć. A czy mogę wziąć żabę? Mogę wziąć żabę. Tu jest z kolei zamknięte. The Forbidden Corridor. Aha, czyli tędy będziemy do zakazanego korytarza. Tam na górę też nie wejdziemy. Więc jedyne, co nam zostaje... super. To zobaczyć, co się dzieje tutaj. Use door. Pokaż. Może tutaj będzie jakiś ten... O Jezus Maria, się wystraszyłem. Co to jest? Ej, gnoju! It's Chamber Potty Potter. I've got your parcel, Potter. Want it back, do we? Let's have a chase through the attic, then. If you beat me to the end, I might give it back. Or I might not. Let's just see, shall we? Off we go, then. Ty gnoju! Zarąbał nam... O, portrait room. A, dobra, czyli tutaj podejrzewam, że okej. Czyli będziemy musieli kupić od Freda i George'a hasło za czerwone fasolki, żeby wejść przez portret. Podejrzewam, że za portretami mogą znajdować się karty czarodziejów. Halt! You'll need a... Bring me the password. Are you still here? I will... Dobra. Czyli tak też mi się wydaje. Tylko kurde, no nadal nie mam zielonego pojęcia, jaka to jest wartość tych fasolek. Kiedy będziemy mieli odpowiednią ilość, żeby do nich zagadać? Chyba, że chodzi im o zebranie wszystkich, no ale to jest raczej... To by było mega
problematyczne i ciężkie. Aviforce! Czajcie, jakby tutaj trzeba było inne przyciski za każdym razem nacisnąć? Przypał, nie? Bo one, mam wrażenie, że to kółeczko się coraz bardziej zmniejsza, przez co mamy o wiele mniej czasu na to, żeby... Gdzie to jest? Żeby kliknąć przycisk. O, to my tu. Wysiadka. We start here. You must run across the roof beams. I've covered some of them in slippery flubber mucus just for you, Potter. If you get to the end before me, you win. Off we go, Potty Potter. Czyli co, będziemy się ścigać? Tak? Tak, ale nie mogę odwrócić w ogóle kamery. Czyli to idziemy tylko i wyłącznie w prawo. Okej. Okay. Rozumiem. Czyli tak jak w wersji PC-towej. O kurde. Tak jak w wersji PC-towej chyba uciekaliśmy przed trolem. Dobra, tutaj mamy niezłe przyspieszenie. Pierwszy. A zaraz! Ej, na niego to nie działa, jakby nie mogło uderzyć. Dobra, mam nadzieję, że będziemy pierwsi. Kurde, nie wziąłem fasolki. Ty, no co ty... Mhm. Aha. To nieźle. O, żeż ty w życiu. Trasę klatki. No nie. Nie, no to jest bez jaj. Jezu, Irytek, zapłacisz nam za to. Dobra, 5 punktów dla Gryffindoru. Za co? Za to, że zniszczyliśmy pajęczynę? Ej, no nie da rady z nim wygrać, bo on lata. Musimy za gałganem, kurde, biegać. Dobra, zabieramy fasolki. Oj, o Jezus! Dobra, cofnę się po tą fasolkę, bo chyba i tak już nie wygramy z nim. Chociaż on lekko na nas czeka. To mi się wydaje, że może być... Tak, niszczy się. Ty, pierwsi! Oddawaj gnoju! Ja oszukuję. To ty latasz, stary. A my mogliśmy spaść w przepaść. Gnoju. Dobra, co to jest? Your father left this invisibility cloak in my possession before he died. Peleryna niewidka. Use it well. To activate this cloak, pick up the invisibility tokens. They will only work for a short time, so be careful. Peleryna niewidka, czyli w takim razie podejrzewam, że niedługo będziemy mieli do czynienia z Filczem. Okej, okay. A dobra, i wyszliśmy tędy. Świetnie. Czy to nam daje możliwość... O Jezu, tam jestem. Czy to nam daje możliwość... Zagadania do Freda i George'a. Czy my... O Jezus. Serio. Dobra, zagadajmy. Come to sample the rare delights of the upper castle, eh? Just watch out for Filch and his cat, Mrs. Norris. Anyway, we'll trade the portrait password for, I'll say... Red every flavor beans? Chili powder flavor. Hot as blazes. Wiemy, że za czerwone, ale za jaką ilość?
Typy! Ogarnijcie! No dobra, no to się walcie. Ty, ale my stąd nie wyjdziemy. Forbidden Corridor. Gryffindor Tower. Transfiguration Class. A, dobra, już wiem, pewnie musimy... Okej. Tam jest jedno wyjście, które nas chyba prowadzi do... Great Hall albo Foyer, czy coś takiego. To było tu? Portrait Room. Kurde! No, właśnie na to! Nie no, tutaj się z Irytkiem ścigaliśmy. Chyba po drugiej stronie w takim razie. Muszę poczekać na stolik. Chyba po drugiej stronie. Ale dziwne, że zamknęły nam się przejście, nie? Żebyśmy nie mogli stąd wyjść. Mega dziwne. Tu? O, Forbidden Corridor! A jednak! Tylko, że od tej strony możliwe do wejścia. Okej. To ja może sobie zapiszę, słuchajcie. Jak już jesteśmy w Forbidden Corridor, to warto by było tutaj zapisać. This is a different memory card in slot. Override. Można override'ować. Czajcie, że w ogóle kiedyś te memory cardy to były tam ileś tam megabajtów, nie? Teraz mamy dyski. O kurde! Well now, students aren't allowed in here, are they? Kilka terabajtów. Ale brzydale. There are things in the forbidden corridor that are not for the eyes of mere boys like you. No, no indeed. Dumbledore has ordered that no students are to enter this corridor. And don't go trying a secret passage. Mrs. Norris and I know them all. Now be off with you, before I have you expelled for wasting our time. Aha, i podejrzewam, że on ma to totalnie w dupie, nie? I możemy sobie wejść przez te drzwi. Jezu, jak bardzo mają, ma to w bani. Aha, i teraz zamknęło się za mną, okej. A to jest ciekawe, bo w takim razie będziemy mogli użyć tu prawdopodobnie gdzieś peleryny niewidki. I tam jest nawet to pokazane. Tędy. No! Co ty dajesz? Nie, bo mi się kończy mi się. Dobra, nie udało mi się przeskoczyć na drugą stronę. Hop, kurde. Okej, git. Kurde, mamy to. Podejrzewam, że pomiędzy obszarami i tak nie moglibyśmy utrzymać tej peleryny niewidki. A, i tak w wersji PC-towej on ma skróty do kolejnego obszaru. Pytanie, skąd wie, że my do kolejnego obszaru weszliśmy, nie? Nie mógłby sobie tam dalej patrolować? Ciekawe, czy trzeba być cicho faktycznie. Yes, Mr. Filch, what is it? Professor Snape, you said to alert you if I heard anyone sneaking around in the forbidden corridor. Well, Mrs. Norris and I suspect that one of the students may be trying to sneak past us. I see. Mów po imieniu. That's very interesting, Mr. Filch. And I have an idea who it might be. But we have ways of dealing with interlopers. You have my permission to use the harshest measures necessary. There is something very special in the Forbidden Corridor that I've had my eye on for some time. We can't let anyone interfere with my plans. Can we, Mr. Filch?
No, indeed, Professor Snipe. Mrs. Norris and I will be extra vigilant, watching out for intruders. See that you do, Mr. Filch. I have something special planned for anyone who tries to defy me. Snape ma jakieś dziwne plany. Aha, czekajcie, bo my musimy wrócić. Bo tu dalej nie ma nigdzie żadnej innej ścieżki. Czyli co, wracamy tą samą drogą? Nie, tu jest zamknięte. Chyba że idziemy za Snape'em. Chyba że idziemy za Snape'em. W końcu dostrzegliśmy, gdzie tam jest przejście, nie? A? Ty! Teraz dopiero ogarnąłem. Ja muszę sprawdzać te półki, z tego względu, że nie było żadnej informacji, że naciśnij taki i taki przycisk. Więc bardzo możliwe, że po drodze, jak szukaliśmy, czy tam przechadzaliśmy się po korytarzach Hogwartu, to możliwe, że niektóre z tych półek były również do otwarcia. Wystarczyło je popchnąć, albo gdzieś tam nacisnąć jakiś przycisk podczas chodzenia obok. O kurde! Okej, mamy to. Teraz warto byłoby wziąć tą niewidkę. Nie musielibyśmy się jakoś wielce męczyć na skradanie. Tylko poczekamy, aż kot odejdzie. Jezu, jakie kiedyś to było wszystko kwadratowe, nie? Dobra, ale klucze mamy. Cyk. Yep. A, jednak niewidka przechodzi pomiędzy obszarami. A, kurde, Filch cały czas po naszych piętach będzie łaził. Kolejna niewidka. Tak jak mamy tam dotrzeć? Ty! Ale na dole jest kot! Na dole jest kot. Jeszcze syczy. No my nie doskoczymy tam, nie ma opcji. Z tej perspektywy? Mm-mm. Dobra, mamy klucz. Ale to nam nic nie da. Podejrzewam, że musimy przeskoczyć totalnie na drugą stronę. No chyba, że się mimo wszystko da. Tylko może bym poczekał, aż ten kot... Bo teraz jak przeskoczymy, to wylądujemy ewentualnie zaraz przed pyskiem tego kota, więc tego bym raczej chciał uniknąć. Więc poczekamy sobie, aż pójdzie w prawo. Spadła. Gnojku. Dobra. I co? Skaczemy? Wow! Normalnie Harry Jumper. Tak jest. Bardzo ładnie. Ciekawe, którędy teraz przejdziesz, Filch. O! Okej. Miałeś tam swoją szafkę. Shit! Oh shit! Dobra, od razu na górę. I tutaj też musimy chyba, jeśli dobrze widzę, znaleźć klucz. No to raczej nie powinno to być problemem. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Myk!
peleryna niewidka. Ja nie wiem, czy na PS1 w tej strukturze nie potrafili zrobić elementu, by ktoś nas nie mógł usłyszeć. Bo jakby nie patrzeć. Dungeon, do not enter locked. Ale przynajmniej usłyszeliśmy, że coś tu jest nie tak. Zwierciadło, Aina Inga. Ale nie pokazali nic w tym zwierciadle. Chociaż... Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts. But that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Na co mielibyśmy być przygotowani? A huge troll is on the rampage. He's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. Troll. We must try to rescue her straight away. Come on, Harry. We have to get moving. A nie mogę sobie zapisać gry? A jest tu gdzieś możliwość zapisania gry? Nie ma zapisania gry. No dobra, to sobie zapiszę w jakiś inny sposób. Dobra, słuchajcie, to w takim razie z trollem będziemy się mierzyć już w kolejnym odcinku. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. Trzymajcie się i widzimy się w komentarzach. Bye, bye.